422, bardzo bym prosił, żeby to echo było jeszcze większe. W trzeciej części bardzo proszę, żeby Państwo napisali sobie na początku ferocze. Ferocze, niech to naprawdę, to niech to będzie... Dziko? Tak, niech to będzie dziko. Bardzo o to proszę. Trzecią część, naprawdę proszę dziko. Jest w nas coś z malarza, jest też na pewno dużo z reżysera. Nasz ruch ma właściwie wpływ, przynajmniej bardzo dobrze jest, kiedy ma wpływ na przykład na barwę, jaka jest w orkiestrze, tak jak malarz. Natomiast jeszcze, wiesz co, jeszcze myślę tylko o cytacie z Gesualda o wiolonczeli, że jeszcze on tutaj ścicha niepotrzebnie, raczej odpuszcza w pewnym sensie. To za dużo, wydaje mi się, że oni za dużo dają na początku bez pierwszych skrzypiec. Chyba właśnie wszyscy idą za pierwszymi skrzypcami. Cały czas? Tak, tutaj to się znacznie, zwłaszcza w altówce to się bardzo poprawiło. Natomiast mi się wydaje, że pierwszą większości po prostu tutaj brakuje. I dlatego on automatycznie musi troszkę zejść. Może poprosić go w ten sposób, żeby tutaj ten takt właściwie prawie utrzymał sempre pianissimo. Prawie, i żeby tutaj, może w ogóle ich poproszę, żeby opóźnili nieco. Praca z orkiestrą symfoniczną dla młodego człowieka to na pewno duże wyzwanie, zwłaszcza z zespołem zawodowym, ponieważ wcześniej miałem, chyba mogę powiedzieć, że sporą ilość doświadczeń z zespołami studenckimi, młodzieżowymi, natomiast zespół zawodowy to jest po prostu zupełnie inna praca. Być zaakceptowanym orkiestrem, co by jego autorytet chodził nie od dobrego garnituru i głośnego głosu, ale naprawdę, co by orkiestra czuła, on ma coś powiedzieć. W ciągu moich prób jest Maciej moim asystentem. Taki feedback jest bardzo ważny, bo on jest taki druga para uszy w zali i pomoże mi. I think this episode works well that we can have the tempo here a little. Ta najważniejsza sprawa.
zacząć. Pierwszy ruch. Wszyscy na ciebie patrzą. Wszyscy. Z ostatnich pulpitów, z końca sali. Każdy patrzy na ten pierwszy ruch dyrygenta. Co on chce przekazać od razu w tym pierwszym ruchu? Potem jest kolejny etap, kiedy jest tak, że nie zawsze wszystko idzie pięknie od razu. No po to są te próby, żeby to wypracować. No ale też trzeba coś istotnego powiedzieć. Nie tyle, że jest nierówno, jest coś nieczyste, tylko powiedzieć, dlaczego jest nierówno. I od razu to naprawić w ten sposób, bo jest, jak jest nierówno, to każdy w orkiestrze słyszy. A ci dobrzy dyrygenci mają umiejętność, że trafiają w sedno problemu. Tylko oczywiście to idzie w parze z doświadczeniem. Może by to nie, jak to będą same równe, no to nic z tego nie będzie. Dyrygent powinien być charyzmatyczną postacią, mieć coś takiego w sobie, dzięki czemu ludzie chcą grać. Z każdej orkiestry musi wyciągnąć jak najwięcej. Myślę o emocjach, o brzmieniu, o wywołaniu skupienia w zespole. I tak jak moja mama, która grała na skrzypcach w filharmonii wiele lat, powtarzała zawsze, że dyrygent powinien zaskarbić sobie serca członków orkiestry. Ja bym chciał zacząć od tego, żeby spróbować zdefiniować pozycję młodego dyrygenta w naszym środowisku muzycznym, bo przez minione dziesięciolecia w filharmoniach zaginęły funkcje dyrygentów asystentów, drugich dyrygentów. To pewnie stało się z przyczyn ekonomicznych albo jakichś innych, ale fakt jest faktem, że masa tego typu stanowisk, które właśnie dla młodych dyrygentów były punktem startu, świetnym szkoleniem, zdobywaniem doświadczenia, po prostu przestały istnieć. Następny element to, że na uczelniach muzycznych kraju klasy dyrygentury się rozmnożyły. Bodaj w ubiegłym roku dowiedziałem się, że Warszawska Uczelnia Muzyczna wypuściła aż 5 absolwentów dyrygentury. Rzeczą pozytywną jest to, że praktycznie wszystkie filharmonie proponują młodym dyrygentom koncerty dyplomowe, ale no jeśli mówimy o tym, że wypuszczono 5 absolwentów, to trzeba aż 5 filharmonii, by taki koncert zaproponować. Jeśli dyrektorzy artystyczni tych instytucji zgodzą się na to, by w sezonie zaproponować poprowadzenie koncertu jeszcze jednemu młodemu artyście, młodemu dyrygentowi, to jest prawdopodobnie maksimum ich dobrej woli i możliwości, a owych młodych talentów czekających na tego typu start jest o wiele więcej. Choćby na naszych, ale i na międzynarodowych konkursach, w których Polacy startują, oni osiągają całkiem niezłe pozycje, trafiają do finału konkursu, do pierwszej dziesiątki, ale z reguły nie zajmują nagradzanych miejsc. I to jest bardzo ważny sygnał, mówiący o tym, że oni nie są mniej utalentowani, tylko po prostu mają o wiele mniej doświadczenia.
mają mniej okazji do tego, by kontaktować się z żywym zespołem, by współpracować z orkiestrą. Jesteśmy odpowiedzialni de facto za prowokowanie, utrzymywanie warunków, które pozwolą uprawiać sztukę, grać muzykę i rozwijać w naszych melomanów, ale również dawać szansę młodym ludziom, artystom do tego, żeby wkraczali na profesjonalny rynek artystyczny w kraju. Refleksja, która temu towarzyszyła, zawsze była oparta o wiele rozmów, które nie tylko ja zresztą toczyłem z dyrygentami, doświadczonymi polskimi dyrygentami starszego pokolenia, którzy mają ze sobą ogromne doświadczenie, kilkudziesięcioletnie, którzy dzielili się taką refleksją, że tak naprawdę polskie instytucje kultury, filharmonie, nie są wystarczająco otwarte na podejmowanie prób wprowadzenia na estradę koncertową właśnie młodych, niedoświadczonych dyrygentów. Cóż, z tego wynika to, że program Instytutu Muzyki i Tańca Dyrygent Rezydent wyszedł naprzeciwko oczekiwaniom postulatów dyrygentów, pedagogów klas dyrygentury, dyrektorów filharmonii, bo daje szansę na jakąś współpracę tych adeptów, mistrzów przyszłych batuty, na współpracę, na zdobywanie doświadczenia, na uczenie się nowych dzieł. Ten, kto kończy studia, ten jeszcze nic nie wie, ten jeszcze nic nie umie. Praca, praca, praca. Talent to jest i możliwości manualne to jest tylko może 5-10%. Najważniejsza, te 90%, to jest naprawdę tylko i wyłącznie studiowanie partytur, obserwacja, chodzenie na wernisaże, czytanie książek, czyli edukacja wyobraźni. Ego czasem bierze górę i potrzeba wiele samozaparcia, żeby na tyle dogłębnie studiować się w partyturę, żeby dojść do tego, że może kompozytor rzeczywiście miał rację i nie trzeba pewnych rzeczy zmieniać. Myślę, że to jest najważniejsza część pracy dyrygenta, o której w zasadzie nikt inny poza dyrygentem nie myśli.
to widać, obserwując zachowanie orkiestry, czy orkiestra jest w stanie pójść za gestami dyrygenta i czy, no, mówiąc kolokwialnie, kupuje po prostu to, co dyrygent pokazuje i czy jej się podoba to, jak muzykuje. Ale potrzeba lat na to, żeby okrzepnąć, żeby zyskać, no, oględnie mówiąc, doświadczenie. Ileś koncertów zagrać. Tego się nie przeskoczy. To jest nie do zrobienia bez tak zwanej wysługi lat, tak bym to określił brzydko. Ale myślę, że jeżeli jest się człowiekiem o takich zdolnościach jak Maciej, to ten okres nie będzie aż taki długi, żeby to doświadczenie nabrało, że się tak wyrażę, mocy prawnej i rzeczywiście zafunkcjonowało. Czasami współpraca z młodym artystą jest dużo ciekawsza niż z bardzo doświadczonym dyrygentem, przynajmniej dla solisty, z tego względu, że ten młody człowiek wtedy bardzo się stara się słuchać, stara się współpracować, co jest niezwykle cenne, że mamy szansę, tak jak tutaj w przypadku z panem Tomasiewiczem, wspólnie stworzyć jakąś kreację artystyczną. W naszym zawodzie pokory nigdy dość, więc takie podejście do twórcze, ale jednocześnie pełne pokory wobec muzyki, wobec doświadczenia ludzi, którzy wiele lat już spędzili na scenie, mieli kontakt z wieloma solistami, jest niezwykle twórcze. To jest tak z książką, że co tydzień inną książkę otwieram, inna fabuła jest, inne są wątki dodatkowe i to mnie fascynuje, żeby to, co wyczytam w partyturze, żeby to przekazać zespołowi i żeby to w piątek pokazać tą nową powieść melomanom. W ogóle nie planowałem być muzykiem. Ja miałem być astronomem, miałem być matematykiem, fizykiem. Od dziecka marzyłem o tym, żeby być księgowym. Starałem się iść na studia na rachunkowość i bankowość, jakoś tak się nazywał ten kierunek, ale nie otworzyli go i zacząłem szukać czegokolwiek. W rodzinie nie było tradycji muzycznych, więc ta muzyka to była naprawdę świetna zabawa. Postanowiłem spróbować swoich sił na dyrygenturze i od razu poczułem, że to jest właśnie to. Nie chciałbym tego nazywać potrzebą władzy, ale takie przekonanie, że ja jednak mam coś do przekazania ludziom, że chcę z nimi pracować, bo naprawdę to jest ogromna przyjemność pracować z dużą liczbą ludzi i tworzenie czegoś razem. A to, że lubię akurat przy tym kierować, to jest już osobna kwestia.
mieszanka radości, dumy, strachu, obaw, bardzo różnorodnych emocji, takich od ściany do ściany, powiedziałbym. Z mojego doświadczenia pamiętam, że każdy kolejny kontakt z nowo poznawanym zespołem, każda próba, to była zupełnie inna rzeczywistość. W związku z tym nie wierzę w to, że z góry przygotowane zachowania są w stanie się sprawdzić. Po prostu trzeba być sobą. Cisza to jest coś takiego, kiedy wiem, że jest skupienie we mnie i jest skupienie w zespole, i że właśnie już możemy zacząć. Jeśli tego nie ma, to niezależnie czy to jest próba, czy koncert, a w szczególności jak jest koncert, to rzadko kiedy jest potem wykonanie udane. To jest tak motywujące, ta wymiana energii. Ja daję maksimum energii, którą mam orkiestrze, czy wokalistom, chórowi, zależy z kim akurat pracuję. Oni tą energię, jeżeli ona jest prawdziwa, to oni tą energię oddają, mam wymianę energii i to się kotłuje. It is a tiring profession, but it's not tiring physically. It's tiring mostly emotionally. It's not a painting you can see again, it's not a book you can read again. It's not even a theater, which is a combination of written, spoken music. A co jest najpiękniejszego w pracy dyrygenta? Co sprawia, że się człowiek zdecyduje na taki fach? Kooperacja z muzykami. To jest chyba największa przyjemność, jeżeli dochodzimy do etapu, na którym potrafimy się wzajemnie inspirować. Jesteśmy w stanie zbudować coś razem. I taki jest też mój cel, żeby dać słuchaczom coś najpiękniejszego.